Jak na razie mam tylko 8 długości. Ale jak zjem takie jabłko, to mam już 9. I jestem jeszcze dłuższy. A jak zjem jeszcze więcej, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej, to będę mógł tak daleko rosnąć, żebym osiągnął maksymalny level. A nawet będziemy mogli zjadać innych. Tak, o, na razie chyba jeszcze jesteśmy za słabi. Widzimy, że rebirfa możemy zrobić dopiero, jak uzbieramy 17 długości. Więc na razie trzeba bardzo dużo zjeść. Jak na razie za takie owoce dostaję sobie 4. Znowu 4. 2, zależy, to wszystko zależy od owoców, jakie sobie jemy. I mam nadzieję, że uda mi się szybko zrobić 17 do pierwszego rebirfa. Także mam nadzieję, że zostawicie teraz łapkę w górę, zasubskrybujecie z dzwonkiem kanał, a ja postaram się być jak największą dżownicą tutaj, największym robalem na tym serwerze, albo i w ogóle w całej grze. A tam jest jakiś wielki napis auto eater, ja to idę sprawdzić, co to w ogóle jest. Tu jest ponoć automatyczne jedzenie. Relax, enjoy automatic food. I co teraz? A tutaj bardzo wolno się zbiera. Nie, no to nie jest dla nas, to nie jest dla nas, tutaj tylko pojedynczo można sobie powolutku zbierać jedzenie. Nie, nie podoba mi się to. No i dobra, mamy 16 długości i czy my możemy już zrobić rebirfa? Nie, trzeba mieć 17, dobra. No tak, bo będziemy bardzo krótcy wtedy. I teraz możemy, uwaga, robimy rebirfa i teraz będziemy mieli 2 razy fooda prawdopodobnie. I czy teraz będziemy dostawać, teraz, o, ja cię kręcę, 6 już. Od razu mamy 2 długości. Jabłko powinno dać nam 2. Tak, daje nam 2. To ja w takim razie, żeby zrobić jak najwięcej rebirfów, idziemy sobie do sklepu. Plus food, 400 robuxów, 10 razy więcej jedzenia na 10 minut. Uwaga, dobra, no to teraz powinniśmy dostawać, uwaga, ile? Uwaga, 10 plus 10 razy 6 i od razu mamy długość 13 i teraz będziemy mieli 24, więc musimy jeść jak najwięcej przez te 10 minut. Uwaga, proszę bardzo, możemy zaraz zrobić kolejnego rebirfa, tylko jeszcze jedno jabłko sobie zjemy. A ty cwaniaro mi ukradła, no ja nie mogę, muszę przeskoczyć. Dobra, udało się, robimy rebirfa i teraz będziemy razy 3. Trzeba zrobić jak najwięcej tych rebirfów i wtedy pójdziemy sobie na PvP. Tutaj widzimy, że 22 rebirfy ma top 1, Agati 31. Nie, no trzeba ją pokonać, nie ma co. No i serwer zlagował i trzeba zacząć jeszcze raz. O nie, rebirf mi się nie zapisał, mam jednego rebirfa i robuxy straciłem. Nie wierzę, gra mnie okradła z robuxów. Normalnie zresetowało mi grę, nie dość, że cofnęło mi level, bo miałem już 2 rebirfy i mi je cofnęło, to jeszcze straciłem 400 robuxów. Patrzcie, w ogóle nie... No nie wierzę w to. No dobra, trudno, zróbmy jeszcze... Nie, no nie. Ale skam, ja nie wierzę. I znowu muszę 400 robuxów, że jak chcę znowu tego boosta, powinienem go mieć... Nie, ale oszustwo. Dobra, przynajmniej przyspieszymy, może nam się uda to zrobić jak najszybciej. Już mamy 12 długości, 14. 24 nam potrzeba do kolejnego rebirfa. I zobaczcie na to, ile tu jest jedzenia na tej górze. Tutaj trzeba iść po prostu na tą górę i możecie tutaj jeść ile chcecie. I tutaj rebirfy wydaje mi się, że będą bardzo szybko lecieć. I proszę bardzo, już mam razy 6. O nie, ja muszę jeszcze raz tam iść. Ale przypał. Wydaje mi się, że gdyby nie te osoby tutaj, jakbym to zrobił na prywatnym serwerze, byłoby dużo szybciej, bo żeby pozjadać potem innych iść na PvP, musimy się najpierw przygotować, więc prawdopodobnie jak mi minie tutaj ten boost razy 10, to ja sobie pójdę wtedy na prywatny serwer i przez kolejne 10 minut potężnie będziemy jeszcze rosnąć. Dobra, i właśnie skończył nam się boost, więc idziemy teraz na prywatny serwer. Tylko najpierw jeszcze zobaczmy sobie, na czym polega PvP. Uwaga, dobra, jesteśmy. You die if your head... Dobra, czyli jeżeli nasza głowa dotknie... No to on powinien już... Ej, co jest to i czemu on żyje? O co tu chodzi? Ej, dobra, bo to jest jakieś oszustwo w tym momencie. No i... Oj, dobra, i zeżarłem gościa i teraz... Aha! I zabieram mu całe swoje jedzenie. Dobra, już wszystko rozumiem. Czyli rozumiem, dobra, to trzeba się przygotować i trzeba będzie, mówię wam, jeszcze jak najbardziej urosnąć, żeby być jak największy. Mamy na razie 48 długości. No bardzo mało. Jesteśmy trzeci. Mamy tylko 14 rebirfów. No mamy najwięcej rebirfów na serwerze w tym momencie, ale wydaje mi się, że to jest za mało. Dobra, robimy rebirfa. Teraz jestem sobie na prywatnym serwerze i na moim prywatnym serwerze biorę jeszcze raz 400 robuxów na 10 razy food i zobaczymy, jak wielcy będziemy mogli potem być. No i tutaj przynajmniej bardzo fajnie, bo całe jedzenie mamy dla siebie, więc jest easy. Jeszcze speeda do tego na 10 minut podwójnego, żebyśmy szybciej sobie zbierali te jedzonko. Proszę bardzo, 100 robuxów, dziękuję. No i mamy podwójny speed, 10 razy food i będzie gitara. Rebirf, cyk. No i mam 26 rebirfów po kilku minutach. Jak widzicie, od razu rosnę. Spróbuję sobie teraz urosnąć na razie na maksa. Jak widzicie, jedzenie mi się tutaj kończy i wtedy wejdziemy na serwer z ludźmi i spróbujemy wbić oczywiście topkę i pokonać wszystkich, zjeść po prostu wszystkich. I tu w ogóle skina możemy sobie kupić za 3... Aha, to nie tutaj. Tu są skiny. Legendarne są za 6000
tysięcy diamentów, mityczne za 31, no drogie to jest jak nie wiem co. To może jakiś epicki skin sobie załóżmy. O, taki żółty, proszę bardzo. O, mamy epickiego skina. No i tu już mi się jedzenie prawie nie respi, więc idziemy sobie na serwer normalny. Ciekawe, czy boosty mi się w ogóle zachowały. Widzę, że speeda raczej je mam. Uwaga, dobra, mam jeszcze boosty zachowane. To idziemy sobie w takim razie na PvP. Zobaczymy, czy w ogóle jakiś cwaniaczek będzie chciał z nami walczyć. O, nie mam najwięcej rebirfów. Gościu ma 27, za to ja mam najdłuższą długość. Największą długość znaczy się. O, tutaj się chowa. Tu się chowają, tu cwaniaczki próbują na mnie skoczyć. Proszę bardzo, próbują mnie owinąć, ale ja się nie daję. My sobie idziemy na luzaku zbierać. Proszę bardzo, tu jest w ogóle gościu, co... Aha, ja mam koronę, ja w ogóle jestem najlepszy. Ja nie wierzę. No, chodź tu ziomek, chodź tu, musimy cię owinąć. Mamy na razie 68 długości. Bardzo mało, powinniśmy mieć więcej. O dobra, no i mamy zawiniętego ziomka. I co my teraz mamy zrobić, jak on nie chce w ogóle nam... Nice, jest, zjadłem go. Zjadłem go i co teraz? O, 71 długości od razu mamy, dobra. Zeżarłem gościa i co? Jesteśmy w tabeli jako pierwsi. 26 rebirfów, 71 długości. Trzeba by jeszcze kogoś pojeść. Proszę bardzo, o! Mamy rzeczy, proszę bardzo, siema gościu. Grało się w Sliterio kiedyś. Patrzcie, dwóch naraz skosiłem. Dobrze, ło, nie wierzę. Ile od razu tego po nich wyskoczyło. Aż serwer zlagował, bo zobaczcie, ja tu przed chwilą jadłem i za pączka nic nie dostałem. Dobra, chodźcie, tu trzeba was wszystkich zeżreć. Nie uciekajcie mi. O, znowu kogoś skosiłem, dziękuję. Nie mam już podwójnego speeda niestety. No i fooda razy 10 też już nie mam. Więc mamy 73 level długości. Patrzcie, nikt na serwerze tyle nie ma. Mają 1, 20. Drugie miejsce na serwerze ma 37, a my mamy 73. Jak my jesteśmy tak ogromni. Jeszcze kogoś zjadłem przed chwilą. Zobaczcie, ile w ogóle oni jedzenia zostawiają. Jak ja jestem tu najlepszy, ja wymiatam w tym momencie. Patrzcie, taki długi wąż, że nawet mi się w kamerce nie mieści. Dopiero teraz, jak się jak zawróciłem i jeszcze raz się zawinąłem, to dopiero można było zobaczyć, gdzie ja jestem. No nice, to mi się podoba. 73 długości. Co się dzieje? Patrzcie, patrzcie, już kogoś skosiłem i kolejną osobę. Ej, czemu ona nie padła? Przecież ta mi głową szura po moim ogonie i normalnie powinna zginąć. Ej, ale tu znowu kogoś... Nie, no nie wierzę. Oni się sami na mnie nabijają, zobaczcie. Ej, no w ogóle... Ej, ona też powinna teraz paść. To jest jakieś oszustwo, skam. Jest, udało się, zeżarłem od razu. Dobrze. Kto jest najlepszy? Oczywiście, że Cebulson. Z koroną i tym angelem. Ten angel, a ten aniołek to jest chyba, że mam najwięcej rebirfów, a ta korona to jest, że mam najwięcej długości. Fajnie, bardzo się cieszę. Jestem najlepszy tu na serwerze. Mamy największy level. Aaaa! Dobra, gdzie tu? Chodźcie tu, cwaniaczki. Ja tu skaczę i ja was zaciukam tutaj zaraz. O, ja cię owinę, gościu. Ja cię owinę. Ale ty nie próbuj na mnie tutaj tanich sztuczek swoich, bo ty jesteś do owinięcia i ty powinieneś być zżarty przeze mnie tu. Dobra, no, gra mnie oskamowała na początku na 400 robux, to trochę szkoda, trochę to boli. 1200 robuxów chyba już musiałem wydać na tą grę. Tak bym wydał 800, ale no gra mnie oszukała. Dobra, wszystkich kosimy jak chcemy. Chyba komuś się damy, co? W sumie nie, bo jak się komuś dam, no to stracę całą długość, więc najlepiej by było po prostu sobie rebirfa zrobić kolejnego. Oj, kolejna ofiara zawinięta. Ale przeżyła, jakim cudem. No tak nie powinno być, coś jest nie tak. Ale tu jest, jest, ktoś zginął przez nas. Aha, i zeżarłaś. Zeżarła, ona się nazywa, nie wiem jak, ale zeżarła nam. O, no i dobra, odpokutowała. Dziękuję ci bardzo za jedzonko. Byłem głodny, ale już nie jestem. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jesteśmy tutaj najlepsi w całej grze i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!